najnowszy, najdroższy, jak i najtańszy tablet Huawei'a. Może być słychać w tle kosiareczkę, gdyż sąsiad zakupił nóweczkę, no jest strasznie nią podniecony. Ale my oczywiście przejdźmy do specyfikacji. Dostępne od 2019 roku, października. Mamy tak, 460 gram to jest waga oczywiście. Z przodu szkło, z tyłu aluminium i ramki również aluminium. SIM karta, czyli LTE, chodzi wszędzie, działa wszędzie. Jest oczywiście też stylus, czyli rysik magnetyczny, no którego niestety nie mam, bo mnie nie stać. IPS 16 milionów kolorów. Taki mamy ekran. 10,8 incza. 86,5% to jest pokrycie ekranu na górze. No to wiesz, nieźle. Rozdzielczość 2560x1600. 280 ppi density, czyli gęstość pikseli. No to 280 to nie jest za dużo. 540 to są jednostki brightness units, czyli światło. No to dość jasne. Powiem ci, że jest 256, 512, które mają po 8 giga RAM-u, a to jest 128 z 6 giga RAM-u. No taka, wiesz, trochę bieda PL. Rozumiesz, jest szybkie ładowanie. I wiesz, że coś się dzieje, tak. Zobaczmy, co jest w drugim pudełku, bo to jest ciekawe. Takie duże pudełko, co tam może być? Sam jestem ciekawy. O, to jest SIM card tool, to wiadomo, że jest LTE. O, instrukcje obsługi, czyli wielka książka, której nikt nigdy nie przeczyta. To jest gwarantowane. No jakieś tutaj gwarancje, tego typu rzeczy, to po prostu odkładamy na bok. No i dongle na słuchawki jack. Coś tam jeszcze jest w tym pudełku, co my tu mamy? No wychodź na to. Kabel USB typu C. Wygląda na długi, metrowy. Zanim rozpakuję, trzeba powąchać. Pachnie jak proziaki u babci. Pierwsze wrażenie, no, cieniuteńkie ramki. Strasznie się odbija, reflektowy. Refleksyjny, jak to mówią. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Aluminiowe plecki. No, jest dość lekki, zważmy go. Zobaczmy, czy tak jak tutaj producent twierdzi, jest ta waga taka sama. Tak, jest. No, 5 gram różnicy. No, 6 gram różnicy. Ja myślę, że ta naklejka z tyłu coś tam może ważyć. Sprawdźmy starszy model. Starszy był cięższy troszeczkę. Widzisz, tutaj jest wylajtowany. Tu mamy podgłaszanie. Jak i mikrofony. No, pięknie. Głośniki Harman Kardon, czyli pewnie będą zacnie grały USB typu C. No i oczywiście z tej strony mamy wejście na simkę, tak zwany tray na simki, czyli LTE będzie działać. No i kolejne głośniki i przycisk power, czyli zasilanie. Ciekawa reklama? Pobierz aplikację OLX na telefon lub smartfon i odbierz 20 zł na promowanie. No, chcesz coś sprzedać? No to dlaczego nie? Ten tablet ma bardzo wiele fajnych tapet. Wejdźmy sobie w jedną z tych tapet. No bardzo piękne. Może by tą, no świetna, rewelacyjna moim zdaniem. Przepiękna tapeta. Trochę się odbijam, bo mam takie studio, co zrobisz. Zainstalował tapetę. I teraz mamy tapetę. Co jeśli chciałbyś mieć Gmaila lub YouTube'a? Wchodzisz w App Gallery. Zobacz, ile tu jest tych apek. Bardzo dużo i jest ich coraz więcej. Moim zdaniem bardzo spoko. Jest Snapchat, jest Instagram, jest Lidl, jest Biedronka, jest, podejrzewam, że mBank też jest. Nie mam pewności na 100%, musiałbym wpisać, zaraz piszemy. Epic Games, TikTok, Facebook, no wszystko, wpiszemy mBank.
Jest? Jest mBank. Chyba jest jednym z pierwszych banków, które są w tym App Gallery. No dobrze, ale mieliśmy sprawdzić, jak znaleźć YouTube'a. Wchodzisz w ten główny pasek i tu jest tysiące aplikacji. Oj, przeciął mi. I ściągasz Pentel Search. I w tym Pentel Search, panie kolego, szukasz Gmail, albo YouTube, albo jakąś inną aplikację, jakąkolwiek. Otwieramy Gmail. No i otwiera ci się ten Gmail, jakby instalujesz jakby taką, to nawet nie jest, to jest niby aplikacja, ale to jest taki jakby skrót do aplikacji. Widzisz, masz tego Gmaila i on ci się otwiera jakby w przeglądarce, nie jako aplikacja, widzisz? Bo na przykład, jeśli sobie otworzę teraz tak samo z tego Pentala, widzisz, YouTube'a, to on też mi się tak otworzy, jakby tutaj w przeglądarce, widzisz, mogę sobie tutaj zmieniać. To wszystko działa, ja tu jestem zalogowany i na przykład, gdy wejdę w jedno, czekaj, ja może... I gdy wejdę na przykład w jedno ze swoich wideo, jakie takie wideo, żeby było ładnie widać w 4K. O, to było ładnie widać. I tak, i teraz sobie ustawimy tutaj... Wieje. O. Jak się zaczynam, wieje. 4K ale jest ustawione. Włączono tutaj funkcja wygłuszania szumów wiatru. Pięknie widać. Jak i funkcja 3D do okulny mikrofon. Jak i słychać. Takie ma funkcje ten telefon, widzisz? Słuchaj, inne tego nie mają. Bardzo ładnie, dobra. Zaraz przetestujemy zooma. Z tymi gestami to jest tak różnie, powiem ci. Bardzo różnie. Lepiej zaprezentować audio na zewnątrz, gdzie jest dużo przeciwności. Na przykład wiatr i słońce. Play. Czyli można robić na zewnątrz disco w parku? No tak, ja w polu, no nie wiem. Czy widać coś na ekranie? Maksymalne podjaśnienie. No nie jest to 800 nitów tak, w smartfonach, no ale wiesz. Widać, da radę. Pamiętaj, że to jest full słońce. Dzisiaj jest pogoda, zobacz. Piękna, aż mnie razi. Sprawdźmy kamerę. Zawsze chciałem być tym gościem. Wideo z przedniej kamery, strasznie jest zbliżone, leci samolot, pięknie nisko, widać? Ja pod światło nie widzę, ale widzicie ten samolot, jest tam gdzieś? Czekaj, on tam już gdzieś jest, jest, o, leci, prosto w moją głowę. Au! No, elegancko, duży ekran, to ja rozumiem. Ja miał takiego wielkiego smartfona. Słuchaj, elegancko. Dobra, przełączamy kamerę. Dobra, przednia kamera w 4K, limitowana do 10 minut. Pewnie kwestia nagrzewania się, oczywiście jest to możliwe. No jak myślisz, jak wygląda jakość? Piękne tutaj mamy pole, jesteśmy w polu, prawda? No i zobaczmy, co tutaj w trawie piszczy, jak to... O, słyszysz, jak piszczy? No i co? No to pole! No to panie, co byś tu chciał? No nie poszłem do parku publicznego, bo tak filmowanie tabletu to kojarzy mi się z panem prezydentem. No tak jakoś... Może jest to i dostojnie troszeczkę, no. Ja wiem. Jednak... Kurczę, mogłem iść. No już teraz za późno, no. Może jeszcze mógłbym, no to. Trochę mam mało czasu, ale jak tam jakość tego wideo? Ja mam wrażenie, że audio będzie fatalne. Ustało trochę tego wiatru. Tutaj za tą bryłą.
No i zróbmy zbliżenie na mój łańcuch, który jeszcze nie oliwiłem w tym roku. Jak wygląda? Jak wygląda makro? No nieźle. Makro nieźle. 4 razy, 9 razy i 10 to jest najwięcej. Wracamy na 8 razy. 6, 4, 2, 8, 1, 2, 1, 0. No i dobra. Popatrz. Fajnie zbiera. Słuchaj, jak na tablet to jest, powiem Ci, elegancko. Dobra, testujemy. Jak to będzie wyglądać? Zobacz. W cieniu. Pięknie. Pięknie. Ostrość. Wow. W parku ptaszki śpiewają. Rozumiesz, co chodzi. Jest dobrze. Tu się powinien patrzeć, bo tu jest lęk. Dobrze, jesteśmy w innym miejscu. Teraz nie ma wiatru. O! Dobrze mnie słychać? Myślę, że bardzo dobrze. Garaże, samochody luksusowe. Nie wiadomo, co tam może stać. Może Lamborghini, może Pagani. Różne rzeczy się zdarzają. Porobiłem kilka zdjęć. No muszę Ci powiedzieć, że jeśli chodzi o aparat, to tutaj jest... O kurczę. Jak w porządnym smartfonie, ale w takim naprawdę porządnym smartfonie. Te zdjęcia wychodzą rewelacyjnie. Jak i stabilizacja. No to zdjęcie z przedniej kamery. No jak we flagowcu. Odkryłem dodatkowe zastosowanie, jeśli chodzi o tablet. Oczywiście może służyć jako podstawka pod deser w parku. Dobra, panie kolego. Gry. To jest chyba najważniejsze. Jak się na tym smartfonie, tablecie gra. Słuchaj, to jest wielki ekran. Bardzo przyjazny dla twoich dłoni. To jest jedna z najbardziej popularnych gier na świecie. No i zjeżdżamy na... To jest taka strzelanka, rozumiesz, o co chodzi. Jeździ się na desce, na samochodem, a później się strzela. O, wejdźmy w samochód i zobaczmy, czy to będzie dobrze. Moim zdaniem, na takim większym ekranie masz większe prawdopodobieństwo, że wygrasz. To się po prostu wygodniej gra niż na małym smartfonie. Twoje ręce nie są takie pokurczone. Widzisz, już jednego skasowałem. Nawet nie wystrzeliłem jednej kuli. Nawet jednej kuleczki. Po prostu, no i o to chodzi. Tu się po prostu lepiej gra, no. Co jakby nie było. Mamy numer 2, dziękuję bardzo. Kolejny, jedziemy dalej. Zaliczyłem drzewo, ale to jak w życiu, wiesz, wsteczny. No i jedziesz, no uciekł, kurczę, blaszka, no rozumiesz, no to trudno. Ale skok, uciekł, ale będzie skok, uwaga, żeby mi się samochód nie rozwalił. Nie, w porządku. Może blokuj, blokuj, blokuj. Ty, gdzieś mnie trafił z boku. Jedziesz, jedziesz, jedyneczka, dwójeczka, dwójeczka, gdzie on jest? Gdzie on jest? No i kolejny, dziękuję bardzo. Widzisz, jak się gra w tą grę, to w ogóle nie musisz strzelać. I zaraz będę miał pierwsze miejsce. A ja, oj kurczę, mój samochód. Bez przesady. Gdzie jest ten gościu, którego mam ustrzelić? Gdzie on jest? On gdzieś tutaj jest, z lewym. Jest, no i dziękuję, kolejny. I proszę bardzo, 5 już ujeździłem. No dobrze, mi się wydaje, że trzeba będzie ewakuować się z tego samochodu i troszkę postrzelać jak człowiek, no w końcu o to chodzi w tej grze, prawda? Zobacz, jak wygląda rendering całej tej gry, jak to wszystko chodzi. Wszystko jest ustawione oczywiście na full z najnowszym procesorem, takim jak masz w flagowcach. Nie musisz się ograniczać. W żadnym wypadku wszystkie gry ustawiasz na full. Jest tam ziomek, zaraz będziemy w niego strzelać. Widzisz go tam z lewej strony? Przemknął między tymi. Zaraz się pokażę tam. O jest, widzisz? Damy radę? Tak. Proszę bardzo. I o to chodzi. No tak, mówiłem. Porównajmy audio. Stary model z nowym modelem. Teraz jest nowy. Sing this song clear and familiar. Ring this bell.
porównajmy jeszcze ekrany. No, to jest wielkość taka sama, aczkolwiek nowszy, ładniejszy, cacko. Konkluzja. Piękny ekran, bardzo dobrze działa na dotyk. No, słuchaj, to jest prestiżowe urządzenie. Cztery głośniki, które grają dwa razy głośniej niż najgłośniejszy smartfon. To jest cztery, no, najgłośniejszy smartfon ma dwa głośniki, ten ma cztery. I to cztery prawdziwe głośniki, nie, że słuchawka. Duże głośniki, on gra bardzo głośno. Głośniej niż zwykły smartfon. Kamera jest jak w dobrym smartfonie 4K, 30 klatek na sekundę. Cena, no powiem Ci, że w tej cenie można kupić najnowszego MateBooka D15. 2,20. No i na MateBooku mógłbyś zrobić dużo, dużo więcej. Dlaczego? Bo tam jest Windows, a na Windowsie możesz zrobić dużo, dużo więcej. Więc dla kogo jest to urządzenie? No, jest to urządzenie dla osoby, która już ma laptopa, ma tablet, dzieci sobie oglądają bajki, tam Samsung, ucisz się, dzieci sobie oglądają, prawda? Osoba przychodzi po pracy, siada na fotelu zmęczona, chce sobie coś zobaczyć w internecie, bierze tablet i sobie ogląda, sprawdza. Ewentualnie siada na kibelku i również sobie ogląda swój ulubiony serial. No dlaczego by nie, prawda? Z laptopem już nie byłoby tego, no to duże, grzeje w kolana, a to jest małe i piękne. Ramki cienkie. I czasami można tutaj przy chwycie, bez pokrowca, można dotknąć jakiegoś, chociaż widzisz, ja dotykam i nawet się tak nie przełącza. Zdarzyło mi się parę razy przełączyć. Dlatego ja osobiście wolę starszy model, który ma grubsze ramki, jest połowę tańszy. Również pięknie gra. No nie gra tak głośno jak tamten, ale ma tą barwę ciemniejszą. No i powiem Ci, że znaczy taki solidniejszy mi się wydaje, takie grube te ramki, jakoś tak by mi upadł, to myślę, że może by, pewnie tak by się rozbił, bo to wiecie, dzisiaj wszystko ze szkła robił. Chociaż tu nie są plecki ze szkła, tylko amelinium, prawda? No zdecydowanie ten ekran jest piękniejszy, no i gdybyśmy ubrali pokrowiec, no to na pewno chwyt byłby również bardzo dobry tutaj. Tak. Rozmowy telefoniczne. Zadzwońmy do kogoś. Please check the number and try again later. Przepraszamy, wybrany numer nie istnieje. Prosimy sprawdzić go i wybrać ponownie. Widzisz, nie. Jest tu taka jedna rzecz, której nie możesz zmienić. Normalnie nie ma tutaj opcji takiej, jak w telefonie, że rozmawiasz przez słuchawkę i mikrofon. Tu jest zawsze idzie dźwięk na głośniki, czyli zawsze jest głośność. Nie ma tej dyskrecji, prawda? No bo tutaj nie ma takiego cichego głośnika. Tu są tylko te cztery głośniki wielkie. Ale oczywiście można dzwonić, SMS-y puszczać, oczywiście pięknie. Też taką, tak naszło mnie, że w kuchni, gdyby sobie gospodyni na przykład położyła, i oglądała sobie swój ulubiony tam M jak miłość, sobie gotuje, rozumiesz? I to też jest bardzo dobre, prawda? Ewentualnie przepisy na ciastko z dżemem, rozumiesz? Takie rzeczy. Także ja szczerze polecam i pozdrawiam na razie, a wkrótce Mi Band 5, czy idzie, jeszcze nie doszedł, rozumiesz? Listonosz pewnie se nosi i licz ci kroki, no, zamiast mi przynieść, no i byłoby rozdanie. Nieważne, pozdrawiam i polecam, cześć.